Cześć wszystkim. Witam ponownie w grze The Planet Crafter. A widzimy się dlatego, że wyszła aktualizacja, nieduża, ale jednak dodała parę rzeczy, które wam zaraz zademonstruję. I przy okazji możecie zobaczyć coś ciekawego, na przykład spośród czterech monitorów z przodu jednego nie widać, a pojawi się jak podejdę bliżej. Albo na przykład urządzenia do hodowli jedzenia. Widać je uproszczone, podejdę bliżej, pojawiają się szczegóły i zaś znikają. Dlaczego? Dlatego, że autorzy zrobili tak dobrą robotę, że dodali parę rzeczy, a skopali całą resztę. I to polega z grubsza rzecz biorąc na tym, że płynność gry po prostu spadła. Znika monitor, jest monitor, znika monitor. Musiałem dać na minimalne niemalże ustawienia laptopa, żeby w to grać, a przed aktualizacją wszystko chodziło płynnie. A laptop może nie mam jakiś totalnie na wypasie, ale to jest MSI GP63 Leopard z kartą 1050 Titanium NVD. Powinno to chodzić, a chodzi na średnich detalach i to ledwo, ledwo. Co doszło? Pierwsza rzecz jest taka, że doszły nowe rakiety. Jest ich tu więcej, jak widzicie. Doszedł GPS satelita T3 i doszła rakieta z informacją o mapie, która pokazuje ciekawe miejsca na mapie. Ja już sobie zgromadziłem środki potrzebne do produkcji, więc wyprodukowaliśmy sobie rakietę. Co ciekawe, doszedł kolejny ekran i musiałem specjalnie dla niego zbudować biurko, który pokazuje, to jakoś muszę, nie wiem czemu się ten ekran pojawił, ale może zniknie, o, który pokazuje wszystkie rakiety, jakie do tej pory wystrzeliłem, włącznie z bonusami, jakie one dają. Czyli 7 rakiet z nasionami, 10 przyciągające asteroidy, 2 rakiety chroniące pole magnetyczne, co zwiększa ciśnienie, rakiety na biomasę i 3 rakiety satelity GPS. Co powoduje, że gdy uruchomimy widok mapy, to widzimy mapę na różnych stopniach powiększeń. Ponieważ mam wszystkie możliwe, to mogę sobie bardziej oddalać widok. W zasadzie widzimy całą mapę, jaka jest do tej pory. Ale mamy jeszcze jedną rakietę. Czyli rakieta z informacją o mapie. I ta rakieta powinna pokazać nam ciekawe miejsca na mapie. Ciekawe, czy coś zobaczymy. Do tej pory tego nie sprawdzałem. Nie wiem, czemu on mi się tu nie chce.
No i rzeczywiście coś pokazuje. Pokazuje nam prawdopodobnie minerały, czyli gdzie jest osmium, gdzie jest uran, gdzie jest iryt, gdzie jest siarka. To wszystko mniej więcej odkryliśmy. Zeolit, gdzie można znaleźć. Ciekawa sprawa, nie powiem. Tu byłem, już wyczerpałem chyba te złoża. Tu jest jeszcze... Nie wiem, czy tu jeszcze coś będzie, chyba że to są te nowe biomy. Bo doszły podobno nowe... Nowe środowiska. Mamy 676 GTI. I zobaczymy, czy... No jest i ta jedna rakieta z informacją o mapie jest uwzględniona. Ale to już w zasadzie powinien być koniec, ale nie będzie. Bo mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie doszła... Oprócz lagów, które są minusem, doszło na przykład takie urządzenie. I tym urządzeniem jest... Teleport. Teleportuje cię między miejscami. To trzeba mieć, żeby go zbudować. Jak on wygląda? Teleport wygląda tak. Można go wstawiać w budynkach. Można go stawiać na zewnątrz. Ja mam na zewnątrz, żeby miejsce nie zajmował. I możemy po wejściu... Muszą być przynajmniej dwa, żeby działało. Tu możemy sobie zmieniać tekst. Tu sobie wybieramy miejsce. Ponieważ jego jest ciężko zrobić, bo potrzebne są kryształy kwarcowe, te różowe, więc ja mam tylko dwa zbudowane z zapasów, tak tylko aby system działał i żeby go wam pokazać. Po kliknięciu wybieramy sobie miejsce docelowe, tu mam oczywiście tylko jedno. I jak możecie zobaczyć, po nazwie Gwiezdne Wrota przeniesie nas... Przeniesie nas tutaj, czyli do Gwiezdnych Wrót. To duży przełom w grze, bo wreszcie koniec z lataniem pół godziny po całej mapie, o ile oczywiście stać cię surowcowo na wybudowanie takich teleportów. Osobiście oceniam, że potrzebowałbym gdzieś z 6 do 8, żeby wszystkie newralgiczne punkty na mapie obskoczyć i mieć wszędzie blisko. No i przynajmniej to działa dobrze. Tak więc, co miałem wam pokazać, to miałem wam pokazać, to wam pokazałem. Czyli dwie nowe rakiety i teleport, i tylko to w sumie w aktualizacji przybyło. Podobno są jakieś nowe jaskinie, ale odcinek ma 8 minut, nie będę przedłużał. Jeśli coś znajdę i ogarnę temat, to wtedy wam nie omieszkam pokazać. O, na przykład tam teleport przy tym statku, albo tam, gdzie się osmium wydobywa, albo tam, gdzie się wydobywa super stop. Po co chodzić daleko? No nic, to tyle jak na razie. Mam nadzieję, że poprawią płynność gry, bo na razie to muszę jechać prawie na minimalnych detalach, żeby grać. I jeszcze jedna ciekawa sprawa, o której wam opowiem. Do tej pory przy zabieraniu żywności trzeba było ręcznie wstawiać nową. Zapomniałeś, byłeś głodny lub ginąłeś i po prostu po zabieraniu generowała się torebka z nową, ale trzeba ją było ręcznie wsadzić. Teraz po aktualizacji system robi to automatycznie. Czyli z chwilą, kiedy ja to wezmę, nie muszę nic robić. Automatycznie widzicie, jest nowy włożony i tu widać, że jest torebka włożona. Mały szczegół, ale bardzo cieszy, bo mnie to strasznie irytowało, że tyle czasu potrzebowałem na to, żeby po prostu nie tylko wziąć, ale jeszcze to wszystko wkładać. Ale jest pewien minus.
Minus tej sytuacji na zakończenie wam powiem jest taki, że już nie działa trik z zapisywaniem gry. Czyli jeśli zapiszę grę, widzicie, mam serduszko 3/4 zdrowia. Zapiszę grę. Wyjdę do menu. Wczytam ponownie. To oczywiście pad dalej nie działa i trzeba w opcjach kliknąć sterowanie, żeby się pad odblokował. To też mogliby poprawić. Ale widzicie, serduszko nadal jest 3/4. Czyli już się nie regeneruje po zapisaniu stanu gry. Czyli już nie będzie nadwyżek, trzeba będzie oszczędniej gospodarować. Oprócz tego, i to już naprawdę koniec, pojawił się też nowy mikrochip latarka. T2. Która już naprawdę coś światła daje. Trzeba będzie wypróbować w nocy. O wiele lepiej świeci niż tamte stare. Tu widać, że aż razi, taka mocna. No nic. To wszystko, co wam chciałem zaprezentować. Czekamy na kolejną większą aktualizację. No, a ja życzę wam miłego dnia i przyjemnego grania. Trzymajcie się i do zobaczenia.